temu, co moglibyście sobie pomyśleć na podstawie dyskusji z ostatnich dni. Pytaniem numer jeden dotyczącym Legii Warszawa nie jest ani to, czy w przyszłości mecze warszawskiego klubu będzie sędziował Bartosz Frankowski, ani to, czy piłkarze tego zespołu znają przepisy dyscypliny, którą od dawna uprawiają. Wydaje mi się, że ważniejszym zagadnieniem dotyczącym mistrza Polski jest to, czy jest on przygotowany do tego, by jesienią rywalizować na trzech frontach, czy może podąży ścieżką wydeptaną w poprzednim sezonie przez Lecha Poznań. Nad tą sprawą pochylę się w dzisiejszym odcinku mojego vloga. Zapraszam bardzo serdecznie. Z drugiego scenariusza na pewno ucieszyłyby się pozostałe polskie kluby oraz ich kibice, bowiem raz, że odpadłby im bardzo poważny, najpoważniejszy w zasadzie rywal w walce o Mistrzostwo Polski, a dwa, że fabryki szydery mogłyby działać na pełnych obrotach. Z perspektywy polskiej piłki jednak patrząc, wydaje się, że lepiej byłoby, gdyby mistrz Polski godnie zaprezentował się w rozrywkach kontynentalnych i też zachował szansę na to, żeby zadomowić się w nich na dłużej, no bo taka ciągłość też wydaje mi się bardzo ważna. Tak, okazję spartolił rok temu Lech Poznań, no i zrobił to w sposób koncertowy, dlatego też trochę martwi fakt, że początek rozgrywek ligowych w wykonaniu Legii Warszawa siłą rzeczy przywodzi tamte wspomnienia. Naprawdę trzeba się było postarać, żeby wrócić do fazy grupowej europejskich rozgrywek po 5 latach i pozostawić po sobie taki niesmak. Dodajmy jeszcze, że wrócić też w bardzo fajnym stylu, w kapitalnym stylu w zasadzie, no bo Lech większość meczów w tamtych eliminacjach grał na wyjeździe, a i tak stał się jedną z niewielu drużyn, którym udało się dobić do fazy grupowej Ligi Europy, zaczynając kwalifikacje od pierwszej rundy. Oczywiście to nie tak, że po tej przygodzie nie pozostało nic dobrego, no bo na przykład budżet klubu został zasilony w znaczący sposób, ale i tak sytuacja, w której Dariusz Żuraw wystawia mocno kombinowany skład na spotkanie z Benfiką, bowiem chce oszczędzać swoich zawodników na spotkanie z Podbeskidziem Bielsko-Biała, przejdzie do historii polskiej piłki i będzie, jest to taki kolejny wstydliwy rozdział opowieści o naszych europejskich wojarzach. Jeszcze gdyby się okazało, że Lech w lidze by się ogarnął, zaczął gonić czołówkę i na przykład ponownie awansował do europejskich pucharów, no to byłoby pół biedy, no ale doskonale pamiętamy o tym, że ta pogoń w lidze nie skończyła się nawet mistrzostwem Poznania. Lech Poznań powinien być dla Legii świetną przestrogą i to nie tylko dlatego, że warszawski klub również wraca do fazy grupowej europejskich pucharów po 5 latach przerwy. Jak już wspomniałem, dość podobna jest sytuacja wyjściowa obu klubów, jeśli chodzi o rozgrywki ligowe. To znaczy Lech przystępował do pierwszego spotkania z Benfiką rok temu jako 11 drużyna w tabeli Ekstraklasy, która po 6 meczach miała na koncie 8 punktów. Z kolei Legia dzisiaj jest w strefie spadkowej, ma na koncie 6 oczek, no ale też zdążyła rozegrać jeden mecz mniej. To, czy w dalszym ciągu tych punktów wspólnych pomiędzy tymi klubami będziemy znajdować coraz więcej, pewnie w największym stopniu zależy od szerokości kadry warszawskiego zespołu i tutaj wydaje się, że Legia potrafiła się czegoś na błędach Lecha nauczyć. No ale też nie do końca, bo gdyby tak było, no to za słowami Dariusza Mioduskiego poszłyby czyny. Prezes warszawskiego klubu kilka dni po tym, jak w zeszłym roku definitywnie zakończyła się przygoda Lecha w europejskich pucharach, był gościem programu Liga Plus Ekstra i w odniesieniu do swojej drużyny mówił, że nie zamierza czekać nawet do lata, tylko drużynę na puchary będzie budował już w zimowym okienku. Skończyło się tylko na sensownie brzmiących zapowiedziach, bowiem z piłkarzy, którzy wtedy trafili do warszawskiego klubu, dalej w zespole jest tylko pukający do składu ekipy Czesława Michniewicza Ernest Mucci. Latem polityka transferowa warszawskiego klubu też była prowadzona w taki sposób, że momentami można było odnieść wrażenie, że chodzi w niej o to, żeby utrudnić pracę Czesławowi Michniewiczowi zamiast ją ułatwiać, przy czym wydaje się, że Legii ostatecznie udało się uniknąć największej przewiny Lecha Poznań, za jaką można uznać brak transferów last minute. No bo to, że Lech nie chciał jakoś specjalnie rozbudowywać kadry, nie wiedząc o tym, czy jesienią zagra w pucharach, można było jeszcze zrozumieć. Z klubu odchodzili wtedy m.in. Krystian Gytkier, Robert Gumny, Kamil Jóźwiak czy Włodymir Kostewicz, no ale jeszcze przed meczem z Hammarby w drugiej rundzie kwalifikacji do fazy grupowej Ligi Europy kolejorz też 8 piłkarzy nowych sprowadził. Biorąc pod uwagę tylko rozgrywki ligowe, a także puchar, wtedy powinno to poznańskiemu klubowi wystarczyć.
No ale później poznaniacy wyeliminowali Szwedów, Cypryjczyków i Belgów i przez to chyba zbyt mocno uwierzyli w to, że robota w tym okienku była świetna i tę robotę w tamtym okienku praktycznie można uznać za skończoną. Ostatnią przeszkodę w tamtych eliminacjach Lech przeskoczył 1 października, dzięki czemu zagwarantował sobie wpływ do budżetu na poziomie kilkunastu milionów złotych. Dodatkowo 3 dni później Lech za rekordowe pieniądze sprzedał do Brighton Jakuba Modera, co z kolei wiązało się z wpływami rzędu kilkudziesięciu milionów złotych i w dodatku obyło się bez takiej natychmiastowej straty dla kadry zespołu, no bo tego Modera od razu wypożyczono na rundę jesienną, a mimo to, pomimo takiego solidnego zastrzyku gotówki, Lech pozostał w tym okienku powściągliwy. Lech uznał, że sprowadzi do zespołu już tylko ponownie na zasadzie wypożyczenia Bogdana Budkę. Mówiło się jeszcze o tym, że być może do Ekstraklasy i do Poznania wróci Petar Black, no ale w tym wypadku skończyło się jedynie na zapowiedziach. Z kolei Legia pewna gry w Europie była już w końcówce lipca po 2 meczu z Florą Tallinn, ale oczywiście czym innym byłaby gra w fazie grupowej Ligi Konferencji, aż czym innym wiązałyby się występy w fazie grupowej Ligi Europy. Te drugie Legia zagwarantowała sobie 26 sierpnia. Uznajmy więc, że to ewentualnie był ten moment, w którym można by się było szarpnąć w związku z zamykającym się powoli oknem transferowym. Legia na to szarpnięcie się miała jeszcze niecały tydzień. I w przypadku warszawskiego klubu, w przypadku mistrza Polski sytuacja wyglądała w ten sposób, że przed eliminacjami lub w trakcie tych eliminacji do europejskich pucharów sprowadził on do siebie 7 nowych zawodników, a już po ich zakończeniu zakontraktował 3 nowych piłkarzy. Na zasadzie transferów gotówkowych do warszawskiego klubu przyszli Jurgen Czelhaka, mam nadzieję, że dobrze przeczytałem nazwisko tego zawodnika, aczkolwiek nie jestem pewien, Igor Haratin, a także Lidim Kastrati. 2 pierwszych zawodników ma zwiększyć rywalizację w środku pola, dodać trochę jakości w tej strefie w boiska, z którą Legia w ostatnich tygodniach miała spore problemy, no a 3 z nich, Kastrati, ma zwiększyć siłę rażenia w bocznych sektorach boiska, przede wszystkim na prawym skrzydle. Co więcej, nie były to jedyne transfery, które Legia próbowała w końcówce tego okienka zrobić, no bo też gdyby nie spotkała się z zaporowymi cenami, jak na przykład w przypadku Patryka Szysza w Zagłębiu Lubin, no to pewnie wyłożyłaby też jeszcze dodatkowym gotówkę aktywności na pewno Dariuszowi Mioduskiemu, Radosławowi Kucharskiemu i całemu pionowi sportowemu warszawskiego zespołu. W tych ostatnich dniach okienka na pewno nie można odmówić. Oczywiście można wyjść z założenia, że Legia w tych ostatnich dniach, w których jeszcze można było dokonywać transferów, po prostu nadrabiała zaległości, czyli zrobiła to, co zrobione być już powinno dużo wcześniej. Jest to nawet założenie niegłupie, bowiem taka wcześniejsza aktywność na rynku transferowym pewnie oszczędziłaby sporo nerwów kibicom, które musiały się pojawić w momencie, kiedy obserwowali oni taką nawalankę pomiędzy trenerem narzekającym na kadrę swojego zespołu, a prezesem. Wydaje mi się jednak, że koniec końców warto docenić pracę wykonaną w tym okienku, bowiem na pewno Haratin i na pewno Kastrati wyglądają na gości, na których warto było poczekać. To nie tak, że do Warszawy przyjechali jacyś emeryci, czy przyjechali do niej piłkarze na przykład po pół roku bez gry, których trzeba będzie odbudować, tylko przyjechali 26-letni reprezentant Ukrainy, 22-letni reprezentant Kosowa. Obaj wygrywali już tytuły mistrzowskie w krajach, w których wcześniej występowali. Nawet robili to w ostatnim sezonie, czy przede wszystkim robili to w ostatnim sezonie, bo Kastrati ma na koncie chyba tylko jedno mistrzostwo Chorwacji. W dodatku mają oni spore doświadczenie, jeśli chodzi o grę w europejskich pucharach. No i przyjeżdżają tutaj w rytmie meczowym, co będzie dość istotne, no bo ten proces wprowadzenia ich do drużyny powinien trwać krócej. Przejdźmy jednak do tego, co te transfery, niezależnie od momentu, w którym zostały przeprowadzone, finalnie dają. Proponuję, abyśmy rzucili okiem na kadry zgłoszone do rozgrywek Ligi Europy rok temu przez Lecha Poznań, no i ostatnio przez Legię Warszawa.
pozwoliłem je sobie rozpisać na pozycje, no ale tutaj chciałbym zaznaczyć, że w niektórych przypadkach jest to kwestia dość umowna, no bo część zawodników potrafi obstawić kilka pozycji. Weźcie też poprawkę na to, że Czesław Michniewicz zapowiada zmianę systemu, w którym Legia będzie grała, na taki, który będzie bardziej dostosowany do obecnej kadry zespołu. Wydaje mi się, że trenerowi chodzi tutaj po głowie 4-4-2, no ale póki nie stało się to oficjalne, póki jeszcze tej nowej Legii nie zobaczyliśmy, no to pozwoliłem sobie rozpisać to wszystko w tym starym systemie z trójką środkowych obrońców. Zacznijmy jednak od Lecha Poznań. Ostatecznie nikt spoza tej grupy w Europie nie zagrał. Hubert Sobol i Filip Borowski usiedli na ławce rezerwowych w ostatnim meczu z Rangersami i dostali jesienią minuty w rozgrywkach krajowych, więc ewentualnie jeszcze ich możemy wziąć pod uwagę, mówiąc o tak zwanej głębi składu. Tyle tylko, że zarówno dla nich, jak i dla kilku innych graczy z listy przewidziano tak epizodyczne role, że gdybyśmy mówili o filmie, to ledwie załapaliby się na napisy końcowe. Odliczmy od tego, co widzicie: Bąkowskiego, Niewiadomskiego, Klubsia i Szymczaka. Zostaje nam 21 piłkarzy na całkiem końską dawkę spotkań, nie zapominając o tym, że część piłkarzy Lecha było również powoływanych do reprezentacji. W przypadku takiego Jakuba Modera na przykład było to łącznie 26 spotkań od momentu wywalczenia awansu licząc. Ostatecznie pomocnik zagrał w 23, czyli pojawiał się na boisku średnio co 3,5 dnia. No i porozmawiajmy może o jakości tej kadry. Do obstawienia dwóch pozycji w środku pola zostali Pedro Tiba i Jakub Moder, wsparci Karlo Mucharem, co kończyło się w ten sposób, że sztucznie niżej przesuwany był Filip Marchwiński, no i rywale, szczególnie na tej arenie europejskiej, wchodzili też w tę strefę boiska jak w masło. Jak żart wygląda również obsada środka obrony. Nie mam tutaj na myśli oczywiście Lubomira Sadki, no bo to jest przyzwoity piłkarz, no ale już Tomasz Rogne ma tylko krótkie okresy, kiedy jest zdolny do gry, no i to można było przewidzieć, no bo tak to wygląda w zasadzie od początku przygody Norwega z kolejorzem. Dziordzec Snomarkowicz na polskich boiskach był biegającą i zwrotną jak wóz z węglem katastrofą, co później potwierdziło się też w Zagłębiu Lubin. No a Tomasz Dejewski obecnie trafił do pierwszoligowego Widzewa, no i zobaczymy, czy na dłuższą metę będzie on chociażby piłkarzem, który może występować regularnie na poziomie ekstraklasy. Na razie jest poziom niżej. Wielkiego wyboru, jak widzieliście, nie było również na skrzydłach, no i obsada boków obrony też nie wzbudzała wielkiego zaufania. Doliczmy do tego kontuzje, które z gry wykluczały nie tylko wspomnianego Tomasa Rogne i z dzisiejszej perspektywy jeszcze trudniej powiedzieć, co kierowało Tomaszem Rząsą, kiedy na półmetku rozgrywek w Lidze Europy mówił on o tym, że jest to szeroka kadra, która daje radę na wszystkich trzech frontach. Zresztą ta wypowiedź brzydko zestarzała się błyskawicznie, bowiem po niej Lech przegrał kolejne 3 mecze w Europie z bilansem 1-8, a jeśli chodzi o ekstraklasę, zdobył 7 punktów na 15 możliwych i finiszował w rundzie jesiennej na 10 miejscu z 12 oczkami straty do lidera. Jak na tym tle wypada Legia? Moim zdaniem po prostu lepiej. Zacznijmy może od tego, że o ile w przypadku Lecha wyliczyliśmy 4 chłopaków, którzy byli na tej liście albo byli, bo kogoś trzeba było na nią wpisać, no to analogicznie w Legii taką rolę z góry możemy przypisać, abstrahując oczywiście od drugiego bramkarza, który się przydaje, tylko Bartłomiejowi Ciepieli i chyba Kacprowi Kostorzowi, aczkolwiek w tym drugim przypadku ze zdecydowanie mniejszym przekonaniem. Reszta jest przez Czesława Michniewicza traktowana jak piłkarze, jak pełnoprawni członkowie pierwszego zespołu, a nie kandydaci na nich. Druga sprawa to jakościowe porównanie poszczególnych formacji czy zawodników w tych kadrach. To oczywiście kwestia ocenna, ale na zdecydowanej większości pozycji moim zdaniem Legia jest po prostu lepiej zabezpieczona. Duży znak zapytania należy postawić przy prawej flance, gdzie po odejściu Juranowicza ktoś będzie musiał ugruntować pozycję i doskoczyć do wysoko zawieszonej poprzeczki. Nieszczęsny od początku sezonu był środek pola i nie potrafię ze 100% pewnością stwierdzić, że problemy z nim się skończyły, no ale umówmy się, po ostatnich transferach jest kim te dziury łatać.
Dalej mamy oczywiście kwestię tego, ilu z tych graczy, których Legia sprowadziła latem, okaże się kolejnymi Mucharami, Cnomarkowiciami czy Kraweciami, ilu tylko przemknie przez Legię, tak jak przez Lecha przemknęli Awad czy Kaczarawa, a ilu wypali. Bardzo mało prawdopodobne jest to, że wypalą wszyscy, no bo takie cuda rzadko się zdarzają. Dodatkowo po początkach Lindsay Rose czy Joel Abuhanna wyglądają na gości, o których można powiedzieć stosunkowo niewiele dobrego, no ale tak całościowo patrząc, ta Ferajna wzbudza jednak większe zaufanie niż banda, którą rok temu zgromadził u siebie Lech Poznań. Oczywiście kadra to nie wszystko, no bo tych piłkarzy trzeba jeszcze odpowiednio pokierować. No ale tutaj też wydaje się, że przewaga jest po stronie Legii Warszawa. Oczywiście Czesław Michniewicz w fazie grupowej europejskich pucharów, podobnie jak rok temu Dariusz Żuraw, będzie prowadził swój zespół po raz pierwszy, no ale generalnie jest to szkoleniowiec bardziej doświadczony, no i po prostu lepszy, przynajmniej w mojej opinii. Przede wszystkim jest on bardziej elastyczny taktycznie, przez co chyba prędzej znajdzie jakiś pomysł B na swój zespół w momencie, kiedy nie będzie szło, z czym u Dariusza Żurawia były bardzo duże ciężary. Jest też rzecz jasna kwestia intensywności grania. Pandemia koronawirusa w poprzednim roku dość mocno pozmieniała piłkarski kalendarz, w związku z czym nie ma równości pomiędzy tymi rozgrywkami, w których teraz bierze udział Legia Warszawa, a tymi, w których rok temu występował Lech Poznań. Abstrahując już od przerw na kadrę, kiedy no, ten kalendarz też jest trochę mniej nabity, Lech po wywalczeniu awansu miał do rozegrania 17 spotkań w 76 dni. W przypadku Legii od momentu przejścia Slavii Praga tych spotkań do rozegrania jest 23, oczywiście biorąc pod uwagę, że Legia nie odpadnie z Pucharu Polski, no ale też ten okres jest trochę dłuższy, bowiem mówimy o 112 dniach. W związku z tym, tak podsumowując, ta intensywność grania w drugim przypadku jest jednak troszeczkę mniejsza. Zbierając to wszystko do kupy, w mojej ocenie Legia Warszawa ma trochę więcej argumentów, by poradzić sobie na trzech frontach niż rok temu miał Lech Poznań. Oczywiście nie będę również w szoku, kiedy okaże się, że warszawski zespół nie zdobędzie w fazie grupowej Ligi Europy nawet trzech punktów, co udało się Lechowi, jeśli odpadnie z Pucharu Polski, czy też jeśli w Ekstraklasie jakiś zespół ucieknie mu na 10 punktów, bo jednak polska piłka uwielbia takie scenariusze, w których na końcu okazuje się, że nie uczymy się na błędach zarówno cudzych, jak i własnych, no ale wydaje mi się, że ta sytuacja wyjściowa w przypadku Legii jest lepsza. Oczywiście jest też kwestia rywali. Jeśli założymy, że Luciano Spalletti i Brendan Rodgers nie oleją rozgrywek Ligi Europy, no to trzeba przyznać, że Legia ma trudniejszą grupę niż rok temu miał Lech Poznań. Również w lidze kilku rywali postawiło krok we właściwym kierunku względem poprzedniego sezonu, no ale tak jak już wcześniej powiedziałem, nie mam takiego poczucia, że Legia idzie na tę wojnę z bandą rezerwistów, z nie do końca poważanym dowódcą, no i z czołgiem z kartonu. Rzutem na taśmę, ale jednak w gabinetach udało się osiągnąć tak zwane minimum przyzwoitości. Teraz pora zrobić to samo na boisku.